Teraz zrobimy kaszankę. Potrzebujesz kaszy, wątroby, żołądków, serc, soli, pieprzu. Jeśli będzie potrzeba wody do rozmrożenia farszu, jelit. I trochę krwi. Zagotuj wodę na kaszę, dodaj do niej ciut soli. Zagotuj wodę na podroby. Jak woda się zagotuje, wrzuć kaszę i gotuj ją pewnie z jakieś 15 minut. Na gotującą wodę wrzuć podroby i spasz je tylko kilka minut. Nie gotuj ich. Po tej chwili zdejmij, odcedź i ostudź. Jak gotowa, zdejmij i kasz. I jak poprzednio, odcedź i ostudź. Czas zmontować robot kuchenny. Daj tam średnie sitko i miel serca, żołądki, wątrobę. W dużym pojemniku zmieszaj kaszę i te mięsa, dodaj sól, świeżo zmielony pieprz. Jeszcze tylko jeden składnik. Skąd by to? Pożartowaliśmy. Chodź, pokażę ci, zrobimy krew. Weź litr wody o temperaturze 30 stopni, rozpuść hemoglobinę, łatwo dostępna w internecie. I masz krew! Masz krew. Przerwa na soczek. I wlej tę juchę do reszty składników. I mieszaj. Teraz jelita. Namocz je przynajmniej 20 minut przed nadzianiem, w odpowiedniej temperaturze, jaką zaleca ci producent. W robocie kuchennym nie dawaj noży i sita, tylko nakręć tuleję, na nią zaś naciągaj jelita, jak ci pokazuje. Przy pierwszej kiszce napychaj najpierw farszu trochę do tulei, abyś nie nadziewał powietrzem kiszki, bo to nie ma sensu. Potem dopiero zawiąż. I jak nadziejesz, zdejmij koniec i go zawiąż. Teraz zakręć z tego takie ładne serdelki, jak długie tam chcesz. Zagotuj wodę w garncu z grubym dnem i wrzucaj do niego tę kiszkę. Wyłącz palnik i niech ona się tam parzy jakieś 40 minut. W temperaturze jakieś 80 stopni. I wyciągaj. I popatrz, jaka ona jest ładna, ale nie szalej, to jeszcze nie koniec. Weź cebulę, pokrój ją, jak chcesz. Dodaj tłuszczu na patelnię i usmaż tę cebulę. Pokrój kaszankę. I wrzuć ją tam. Przykryj, czasem mieszaj. I masz, patrz, jaki piękny żurzel. Z tym ogórkiem, tą cebulą. Teraz idź i sam sobie zrób, bo sezon grillowy jest blisko. Lajkuj, subskrybuj.
jak tam chcesz. Do następnego. Hej.